to deliver Max Payne on the A train. Now where'd I put that subway token? Okej. Okay. Zawsze mi się kojarzy ten cytat z... Nowe szaty króla. O szczurach nie, o... O czymś z metra. Dwa coś tam z metra, dwa szczury, dwa oposy. Załapali skarbie. Dwa golone krety z metra, larwy na patyku, kuba rozpruwacz i gangrena lukrowana. Spoko. To wklejone to. O czym to ja... Wow, bonus. Metro jak metro. Wygląda fajnie, szczerze powiedziawszy. Ale cytatu z Maxa Payne'a to ja się nie spodziewałem. I co? Co te szczury tu robią? Bez przesady. Te szczury z metra to akurat ten. O tym dopiero co mówiliśmy. Nie mogę wziąć więcej, to nie mogę wziąć więcej. Dobra, biegniemy. Nie da się tu zejść, nie da się tu zejść. Zginął. Nie dość, że nie zginął, to jeszcze mnie trafił. Jak?! Szczury rzucające granatami, aż się zaplułem, kurka! Dammit! Serio się zaplułem. Bleh. Okej, mam jakąś tam amunicję. Czy to, przepraszam, zniknie może? Widzę problem. Tu są karaluchy, które, jeśli dobrze rozumiem, jeżeli wejdą w ten zielony mutagen, to no to się zmutuję, będę miał do czynienia z walką z wielkimi karaluchami, co mi się w ogóle nie podoba i nie uśmiecha. Ale doszliśmy do momentu, kiedy design tych plansz i to pseudo 3D stało się największym problemem tej gry, nie wiem czy zauważyliście. Jest sufit na tyle nisko, że nie mogę przeskakiwać nad wargami, nie mam jak uciekać. Oni rzucają granatami, pojawiają się na ekranie na tyle blisko mnie, że no właściwie kiedy ja strzelam, to oni strzelają. Co oznacza, że nie jestem w stanie ich zabić, zanim nie wykonają ataku w moją stronę. Co oznacza, że praktycznie nie ma jak uciekać przed nimi, chyba że się szybko będę cofał i... i kombinował coś do przodu. Ale on... A, to był ten robal. On wykonał swój atak w momencie, kiedy się jeszcze u mnie nie pojawił na ekranie. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że nie jestem w stanie jakby być lepszy od nich, no bo... Design. Zaplanowane jest to tak, że... Wow! Dobra, to było. Zaplanowane jest to tak, że teoretycznie nie da się tego uniknąć, bo nie da się tego uniknąć, bo nie widzę sposobu na uniknięcie. Tutaj jak się da przeskoczyć, spoko, to jestem w stanie grać, popełniać błędy i jeżeli coś zrąbałem, to jest to moja wina. A jeżeli... No... Jeżeli nie mam jak uciekać, a wrogowie od razu strzelają, to oznacza, że no ja mam dostać baty w tym momencie. Czy chcę, czy nie chcę, muszę oberwać. Co sprawić, że będę miał do czynienia tylko... Say hello to my little friend. Nie? O, super. Albo i nie super. Demet. Nie. To. Nie wchodź. Nie wchodź. Chodź, dobra. Jedziemy. I patrzamy, co się tu na nas zaczaiło, bo zakładam, że coś się fajnego zaczaiło. Bhakti Trim, the Flesh Eater. Lose weight now with... Okej. Okay. Przeczytałem to troszkę od do... Okej. To nie było zbyt urocze. Moment, kawa. Te karaluchy mnie przerażają. To jest jeden z tych robali, których nie znoszę jak na żywo gdzieś zobaczę. Na szczęście tu w okolicy nigdzie nie ma. Ale no... Ale parę razy w życiu miałem okazję albo na przykład wylądować w hotelu, gdzie były karaluchy i było takie no... Seriously? Już... No, chodź tu. Noż! Ten dzwoniący telefon z kolei kojarzy mi się z Matrixem.
Pick up, Neo. Pick up, pick up. Duke. Nukem Dukem. Okay. Czyli jednak trzeba się tu rozpędzić i double jump. Albo i nie, w ten sposób. Jaka tu jeszcze inna taktyka może być? Może tu będzie się dało przebić przez mur i wyskoczyć w drugą stronę. Yo, obrócił, damn it you! Nie, no to stamtąd, to jest jedyny ten, zeskakujemy na dół. Nie, nie tak całkiem na... Czy ja mogę na przykład odebrać ten? The number you have reached, 911, has been changed to a non-published number. What? Nie zrozumiałem tego żartu. Znaczy, nie zrozumiałem, co ona powiedziała. A nie, że nie załapałem, co było w tym śmiesznego. Gdyby tam nie było sufitu, to mógłbym A, stąd! Stąd nie? Albo i nie stąd. Jak daleko dolecę na pojedynczym jumpie? Tutaj. Czyli jak wyskoczę w ostatniej możliwej chwili... Tak, to się da złapać. No widzicie, tam był ten problem, że ja się odbiłem od sufitu i nie mogłem dolecieć do miejsca, do którego planowałem dolecieć. No chociaż tutaj. Tu, gdzie ubiliśmy świniaka. Time for mutation mutilation. LOL! To było piękne. Chyba oberwałem. Dobra, dajcie mi broń, której amunicji mniej mi żal. O, bonusy wszędzie. Nie, dobra, podoba mi się. Organizacja tych plansz jest dużo lepsza, pomijając, że w klasycznym 2D to by się dało zrobić. Mega! Nie. One będą tak tutaj bez końca szły? Pomijając, że go zaskakałem na śmierć. Nie podoba mi się to, jak oni tu organizują rozgrywkę. To, że czy chcę, czy nie chcę, to praktycznie muszę wziąć na klatę ich ten ataki. Naprawdę przeuroczo zorganizowany ten praca kamery. Przepraszam, że narzekam, ale Duke Nukem, znaczy stare platformówki są dzięki temu genialne, że są proste, rozpisane zasady, których się trzymacie i jesteście w stanie być mądrzejsi od systemu, od tego, co no, z czym się jakby majtacie lewo, prawo, jeżeli chodzi właśnie o ataki, o ten, no to jesteście w stanie rozgryźć system. Tam coś jeszcze jest, ale... Fuck! Chciałem się rozejrzeć, a się prawie zabiłem. O! LOL! Interesujące. Co ja mam tutaj zrobić? O! Fajnie. Sewer scum. Czyli tu nie trzeba było skakać, bo dostalibyśmy się tak czy siak. Brak nam tutaj i klucza, i panienki. Nie powiem, żeby mnie to radowało. Chodź tu, że...
Nie skomentuję. Zrąbałem troszkę. Serio? To jednego granata to będzie... Nie! Mówiliśmy coś na temat tego, że moja postać się sama odbija, bo gra uznaje, że tak jest lepiej. To jest... Seriously? Nie, ale teraz nie podskoczyłeś, bo co konkretnie, Duke? Co ci się nie podobało w skakaniu? Skakanie jest dla słabych, tak? Będziesz skakać do kwasu, na główkę. To jest takie odbijanie się od przeszkód, to jest pozostałość. Seriously? Naprawdę? Okay. To jest coś, co na samym początku, kiedy wchodziła grafika 3D właśnie do platformerów, to było jedna z tych rzeczy, którą... że to można rozwiązać problem właśnie niestykania się z płaszczyzną, na której postać stoi, z płaszczyzną, która teoretycznie powinna być jakaś śliska czy coś. Więc ktoś wpadł na genialny pomysł, jak to rozegrać. Ten, który widzieliście niejednokrotnie już na tej serii. I prywatnie uważam, że jest to jeden z najgłupszych pomysłów, jaki mieli. Ale tam chyba była platforma potem. Tak. Tu się dało iść dalej. Nie, tutaj dalej było... Tak, tutaj dalej był ten pierwszy, ten, co się zastanawialiśmy, czy jest sens iść. Czy jest tu jakiś bonus do złapania? Z tego, co ja wiem, to nie. No dobra. Chodź tu. Próbujemy się dostać na samą górę. Co może być bolesne. Kabel trzeba pociągnąć, żeby nie zahaczać sobie nogawką przypadkiem. Naprawdę? To będzie zabawne. I double jump jest dla słabych. A teraz zahaczyłem o kwas, którego nie dotknąłem. Stu! Stary klasyczny Duke Nukem w 2D jest większy od Manhattan Project w 3D, ale dużo większy, dwa razy większy, jeżeli chodzi o sterowanie. Hej, Duke, double jump, double... Nie rozumiem, dlaczego on double jumpa nie wykonuje. To jest tak, jakby on już zaliczał, że jest w locie spadającym, bo wiecie, tutaj... Nie wiem, jak mam to skomentować. Tu jest taki problem, że double jumpa można wykonać tylko, kiedy Duke jest w locie wznoszącym się do góry. To tak samo jak w koszykówce, jeżeli wybijecie komuś piłkę z łap, kiedy on się zbliża do kosza, pakuje i jest już w locie opadającym, to wtedy jest faul, nie? O ile dobrze pamiętam. A jeżeli jest w locie wznoszącym się, to jest blok. To Duke Nukem podobnie tutaj, kiedy jest w locie opadającym, to nie można wykonać double jumpa. Tylko w locie wznoszącym jesteście w stanie skoczyć ponownie. Problem jest w tym, że czasami gra stwierdza zaraz po oderwaniu od ziemi, że on już jest w locie opadającym. Nie rozumiem dlaczego, a niejednokrotnie miałem tak, że już byłem ewidentnie w locie opadającym. Na przykład teraz byłem w locie wznoszącym się, ewidentnie tak bardzo jak się da. I nie zaliczył mi drugiego skoku, chociaż zdążyłem miętoszyć ten klawisz chyba ze 3 razy zanim się poddałem. Take that, you dirty rat. O, a teraz nie wykonał skoku, bo... Nie wiem, czy słyszeliście, nawet było to ha, że klikałem, ale jakby ruchu nie zmienił. Co oznacza, że ludzie, którzy odpowiadają za stworzenie takiego, nie innego sterowania, po prostu nie wykonali wystarczająco dużej roboty. To się Q&A nazywa i to nie jest question and answer. Dobrze mówię? Q&A? Czy pomyliłem? Quality assurance, czy quality advice? Assurance. To jest... What the heck? Eee...
gra randomowo uznała, że pierwszy skok za każdy... No, gdyby mi nie działał klawisz od skakania, to Duke by się nie odrywał od ziemi czasami, raz na jakiś czas. On zawsze wyskakuje, nie zawsze skoczy po raz drugi. Ten klawisz działa na 100% dobrze, bo testowałem to przy drugiej bardzo nieudanej gierce, jeżeli chodzi o sterowanie. Czyli Beat Trip Runner. Jezu, jaka ta gra jest parszywa. Nie znoszę. Ina mnie kiedyś namówiła, żeby z tego zagrać. Próbowałem z tego zrobić nawet serię Drunk Playa. Jak ja szczerze nienawidzę... Ale za każdym razem w tym samym miejscu nie wyskakuje drugi raz. Duke, kurde, bo podłączę trzy inne pady i będę testował na różnych padach. Nie jestem pewien, co mam powiedzieć w tym temacie. Bo to jest aż przykre. Ludzie, ja przeszedłem pierwszego i drugiego Duke'a, które miały plansze pierdyliard razy bardziej skomplikowane niż to. I nie było jakby problemów, bo problemów być nie mogło. Jeżeli kumacie system i wiecie, gdzie... Jeżeli znacie system i wiecie, gdzie trzeba wyskoczyć i gdzie zrobić double jumpa, to nie ma problemu jakby z przejściem plansz, to jest kwestia koordynacji, a nie kwestia tego, że sterowanie odmawia współpracy, bo tutaj, o, tutaj bez problemu robi double jumpa, tutaj czasem nie, ale tutaj praktycznie nie robi tego double jumpa. Problemem nie jest to, że ja nie wiem, co mam zrobić, albo nie potrafię tego zrobić, tylko problemem jest to, że Duke w tym momencie odmawia wykonania podwójnego skoku. Ja pierdzielę, Duke! Come on! Jak można było sparszywić tak dobry pomysł? Jak można było zrąbać gierkę, jaką jest Duke Nukem? No, sterowanie w platformówce. Ludzie, come on! Szanujmy się! Plus bardzo mi się nie podoba, szczerze wam się przyznam, to jak są ustawione przeszkody. Jestem przerażony, bo to jest, wiecie, to są puzzle do skakania, które powinny się pojawić na jednej z pierwszych plansz i to... Nie wykonał się double jump, ale dobra, jeszcze nie zginęliśmy. Okej. Okay. Nie skomentuję. I to nie jest coś, co komukolwiek powinno sprawiać jakiekolwiek problemy. Jeżeli ktoś pograł kilkadziesiąt minut w platformówki, to są takie, wiecie, jumping puzzle, z którymi sobie radzimy, bo to jest chleb powszedni. Mam wrażenie, że w tej grze to jest nagle jakieś osiągnięcie, że zrobili jumping puzzle, w których trzeba poskakać. Wow! Czemu moja postać kucnęła przed wyskokiem? Zapominam cały czas, że tam jest belka, od której Duke się odbija głową i nie idzie dalej. Hee!
Czemu double jump? Tylko double jump. Normalne skakanie działa. Wszystko działa. Double jump stwierdza. Nie, nie. Nie, nie działamy, bo nie, nie. Po co graczowi double jump? To niepotrzebne w tej grze jest w ogóle. Nie. Chwila, podłączę inne pady, przetestuję, bo to się mija z celem absolutnie. Jesteśmy dwa pady dalej i zgadnijcie, co się dzieje. Gra ma problem z wykonaniem double jumpa. Jest dokładnie to samo, co było na padzie od Xboxa 360, na każdym posiadanym przeze mnie padzie. Z czego jeden jest praktycznie nowy, bo go do niczego nie używałem. Jest nowy, niemożliwe, żeby na wszystkich padach był dokładnie ten sam bug. Co więcej, nie dość, że... Nie dość, że ten sam bug, to jeszcze przebindowywałem klawisze, żeby pod innymi klawiszami był skok, kopnięcie, wiecie, ustawić, żebym się przestał wreszcie mylić między kopnięciem a strzałem. No i teraz się zacząłem mylić w drugą stronę, bo się przyzwyczaiłem ten. Ale jest dokładnie ten sam problem między padami. Że nie działa podwójny skok. Niezależnie od podpiętego pada. Próbowałem na klawiaturze, ale to próbowałem na klawiaturze wcześniej. I dlatego też podłączyłem pada do Xboxa, bo uznałem, że no ogólnie skakanie jest strasznie niewygodne na klawiaturze. Więc Jezus. Więc jesteśmy w kropce. Nie jestem w stanie przejść mega prostych jumping puzzle. Ten sam patent był w Chinatown, jak musiałem się gdzieś tam dostać do takiego prostego miejsca po tych rurach w kanałach Chinatown. No wykonaj double jumpa! Ale ta postać w ogóle nie wykonuje tego i poziomem trudności w tym momencie nie jest... To znaczy, to nie jest tak, że uderzyłem w szklany sufit, bo moje... to znaczy nie, właśnie uderzyłem w szklany sufit. O, moje umiejętności pozwalają mi na więcej. Ale jakby gra stwierdza, że nie i... No... O, teraz wykonam. O! To niestety nie kursuje, to się włącza, to był ten problem, że w momencie kiedy ja to odpaliłem, to powinno zacząć teraz, oczywiście zginąłem po drodze, więc jest... Nie potrafię powiedzieć, jak ja to mam. Mam nadzieję, że tam dalej nie ma niczego, co... Muszę, ale zapewne jest tam, albo babka do uratowania, albo klucz tam, bo... Inaczej by nie robili takiego... Jeżeli tam jest tylko bonus, to straciłem bonus i to jest przykre, co nie zmienia faktu, że prędzej czy później... Zatnę się na jakimś innym takim, bo to jest Duke Nukem. Prędzej czy później będą tego typu puzzle, które będę musiał przejść. A teraz powinienem móc je przejść. Ale tak się nie dzieje i to nie ze względu na to, że jakoś nie ogarnąłem, tylko no, sterowanie. Rozumiem, że to jest kwestia jednego trafienia, tak jak z samochodami. Co zresztą było fajnym zagraniem po z Progera, wiecie, wróciliśmy do tamtych czasów. Ale widzę, że ten D-pad jest dużo lepszy. Demet! Ten D-pad jest dużo, dużo lepszy, bo przy kłócaniu nie ma tego problemu. Tamten D-pad to jest po prostu skrzyżak zwykły, a tamten ma jeszcze naokoło i ja mam na tyle szerokiego kciuka, że jak próbuję kucnąć, to możliwe, że minimalnie zahaczam bokiem palca i robię to pod lekkim kątem i mi gra zalicza to, jakbym kucał w bok. Gdzie jest ten telefon? And that's when I get down on my knees, stick out my tongue and I'm sorry, please insert another $5 to continue. Seriously?
Take that, you dirty rat. No. Clean up on aisle 4. Czy teraz muszę z kolei zastanawiać przez ułamek sekundy, czy ja dobrze klikam, czy źle klikam. Coś tu jest? Amunicja, dobra, to za chwilę będziemy tutaj kminić. Na razie spróbujmy. Nie ma, tu ukrytego nie ma. Nie! Jest zejście ten. Martwi mnie to, że nie mam dwóch rzeczy, które powinienem mieć. Zapewne gdzieś tu blisko jest klucz. Ale... no to jest problematyczne w tym momencie. Nie jestem w stanie go zabić, bo go nie widzę. Who wants to glow in the dark? Go nie widzę, to nie jestem w stanie go trafić. Tak ta gra działa, tak? Powiedzcie, że go zabiłem. Okej, zabiłem. Nie było tak źle. Tarata, tarata, tarata. Double jump, a tu jest ten. Lina. O, zlamiłem, pierwszorzędnie zlamiłem. Bacon, bacon. Teraz mi się zrobiło przykro. Okej, dobra. Tego dziada to trzeba odłamać. Starą indyjską metodą zobaczy się. Dziadno dziewczynek. No, no dyk. Bomby. O, tam jest paniusia do ratowania. Czyli jeszcze trzeba wykminić, gdzie jest klucz. Mój błąd. O, dał radę tutaj. Nie dał radę tutaj. Chociaż dać radę dał. Babylicious. What can I do to thank you? Pomijam, że on ją chciał tak trochę. Tego nie dograli to troszeczkę. Au. Dobra, mamy tyle życia, że możemy sobie pozwolić na tak głupie błędy, na razie przynajmniej. Spróbujmy wykminić, gdzie może być klucz, bo jeżeli uda nam się znaleźć klucz i on nie jest tam, gdzie ja myślę, że jest, czyli tam, gdzie mieliśmy ostatnio
chyba przez 10 minut problemy, żeby ogarnąć się z życiem. Jestem. Z jednej strony jestem bardzo zadowolony, z drugiej strony jestem zawiedziony designem tej planszy. No ale. Kurde. To jest troszkę stresująca sytuacja, przyznam się wam. Tak? Już, już. Zniknę całkiem? Tak. I teraz można. Nie! Będę teraz czekał, aż zniknie i przestanie świecić, tak? To jednak jeszcze chwilę jest po tym, jak znika, to jeszcze świeci, to jeszcze to się liczy. Okej, okay, rozgryźliśmy system tym razem. Jesteśmy po prostu. I to jest wybuchowa beczka, którą trzeba będzie czaić. Wydaje mi się, że to jest. Babki do ubicia nie zrobiliby po nic, więc skoro ona tam jest, to oznacza, że tu jest ta. Okej. Jednego robala mniej na świecie. I to będzie to? Nie, to nie będzie to jeszcze. Tu jest tylko ten fragment, że klucz podniosłem. I ona jest tu bardziej w prawo, ale tam nie doskoczy. Ale tu mi pokazywało, że będzie jeszcze jedno zejście w prawo. I to było to. Dobra, spróbujmy skoczyć tutaj w dół. Dostała skop. Nice! Dostała skopa i poszła sobie. No okej. Okay. Czyli tutaj nic więcej na mnie nie czekało, oprócz amunicji i tego, że odkryłem secret. Nice, fajnie zorganizowane. Czyli teraz jedyne, co ja muszę zrobić, to dostać się tutaj na dół praktycznie. Tak, to było na dół. Okej. Okay. To było... Aha, to było tutaj przeskoczyć. Trzeba było. Tak? Coś. Widziałem tutaj świniaka ze słatu i ten. Okej. Okay. Czyli nie tutaj? Gdzieś tu był świniak ze słotu i. Oprócz tego. Czy to może niżej? Tak, to pojedzie do góry. Nie. Piętro niżej. No chodź tu. O to. No to czekaliśmy. Myślałem, że będzie się dał zeskoczyć niżej. No ale nie. To nie. Z amunicji, aż tak na amunicji mi nie... Nie ten. Dobra, proszę państwa, ja wam dziękuję za uwagę i hej! Jesus Christ, ta gra mnie doprowadza do szewskiej pasji. Nie dlatego, że jest trudna, nie dlatego, że jest wymagająca, tylko dlatego, że ten double jump nie działa! Zło.